Postaram się w dniu dzisiejszym przybliżyć Państwu troszeczkę informacji o pewnym, ja nazwałem to fenomenie i rzecz chyba można tak to nazwać, dotyczącym działalności środowisk emigracyjnych. To jest taka bardzo szeroka reprezentacja Polaków przebywających poza krajem. Ja badałem to na gruncie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, Polonii Polskiej, Polonii w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz pewnych środowisk w Polsce w sprawie wyjaśnienia okoliczności zbrodni katyńskiej oraz nagłośnienia tego problemu na arenie międzynarodowej. Chronologicznie moje rozważania będą dotyczyły lat 1940, aczkolwiek ten rok 1940 jest troszeczkę na wyrost, niemniej jednak pewne ślady już jakby starań o wyjaśnienie tytułowego problemu można zauważyć w 1940 roku, zwłaszcza jeżeli będziemy patrzyli na ten problem przez pryzmat polskiego Londynu. Natomiast ta górna cezura dotyczy końca lat 80., aczkolwiek dużo więcej będę mówił o okresie powojennym, być może o 40. rocznicy zbrodni w 80. roku. Niemniej jednak ta cezura walki o prawdę katyńską i próba złamania fałszu katyńskiego na dobrą sprawę zakończyła się w końcu lat 80., aczkolwiek gdzieniegdzie jeszcze trwa do dnia dzisiejszego, by wymienić chociażby ostatnie wydarzenia i promocje na warszawskich targach książki rosyjskiego wydawnictwa, gdzie tak jakby nic się nie zmieniło. Nadal informacja o tym, że zbrodni dokonali Niemcy, jest na pierwszym miejscu. W związku z tym powracanie do tego problemu ma sens i myślę, że warto do tych spraw ciągle powracać. Ja nie będę mówił, proszę Państwa, o okolicznościach samej zbrodni, bo to są sprawy powszechnie znane, że na wiosnę 1940 roku w kilku miejscowościach w Związku Sowieckim zostali zamordowani polscy jeńcy wojenni oraz kilka tysięcy ludzi aresztowanych na terenie kilku miast polskich, które zajęła Armia Czerwona i w wyniku tego śmierć poniosło ponad 21 tysięcy Polaków, w tym kilkanaście tysięcy oficerów, w tym też oficerów rezerwy, którzy zostali powołani do służby wojskowej w sierpniu 1939 roku i dostali się do sowieckiej niewoli. Do momentu, kiedy Związek Sowiecki był sojusznikiem III Rzeszy, czyli do momentu wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej w czerwcu 1941 roku, problem jeńców w zasadzie, polskich jeńców w sowieckiej niewoli był w zasadzie przede wszystkim problemem rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, który początkowo prowadził działalność na terenie Francji, a po rozpoczęciu wojny francusko-niemieckiej przeniósł swoją siedzibę do Wielkiej Brytanii i praktycznie rzecz biorąc jedynie władze polskie próbowały ustalić los nieznanej wówczas liczby polskich oficerów, czy w ogóle jeńców, którzy dostali się do sowieckiej niewoli. Od lipca 1941 roku, kiedy doszło do podpisania układu Sikorski-Majski w Londynie, ta sprawa w pewnym sensie stała się problemem nie tylko Polaków, ale również ich sojuszników, czyli
Anglosasów. Dlatego, że w jakiejś tam perspektywie pojawił się problem powołania do życia w Związku Sowieckim Polskich Sił Zbrojnych. Stąd sprawa kadry oficerskiej była jednym z tych zasadniczych problemów, który należało rozwiązać w możliwie najszybszym terminie. Zresztą władze polskie i mianowany na dowódcę wojsk w Sowietach generał Władysław Anders przykładali do tego bardzo dużą rolę, stąd zostali powołani do życia specjalni tacy przedstawiciele władz polskich, którzy mieli wyjaśnić na miejscu, czyli w Związku Sowieckim, sprawy związane z losem oficerów, którzy dotychczas się nie odnaleźli. Sprawa była dość trudna do rozwiązania, dlatego że część ludzi rzeczywiście powracała z łagrów, z zesłania, były problemy z transportem, stąd duże opóźnienia, stąd taki stan niewiedzy, czy jeszcze ktoś wraca, czy już to są wszyscy. No w każdym bądź razie, w związku z tym, że obszar, na którym byli zesłani Polacy, czy też byli ulokowani w różnego rodzaju obozach, był obszarem ogromnym, stąd ten stan niepewności i ta wiedza bardzo niepełna, fragmentaryczna, szczątkowa. Oddelegowany do sprawy wyjaśnienia problemu rotmistrz Józef Czapski prowadził energiczne badania w tym zakresie, ale cały czas natrafiał na niechęć ze strony władz sowieckich. Niekiedy utrudniano mu badania w tym zakresie, stąd miał ogromne problemy z przezwyciężeniem tej niechęci i zdobywaniem nowej wiedzy, nowych informacji. Dlatego te prace posuwały się powoli. Zresztą władze sowieckie również niechętnie odnosiły się do różnego rodzaju polskich inicjatyw. W czasie rozmów generała Andersa z Sowietami, czy też później w trakcie wizyty Sikorskiego w Związku Sowieckim i również w trakcie rozmów na ten temat, Rosjanie nigdy nie oddawali precyzyjnych odpowiedzi, podawali jakieś niestworzone informacje o rzekomych ucieczkach Polaków. Ta słynna Mandżuria pojawiła się przecież w oficjalnych rozmowach. Nie jest to wymysł ani historyków, ani badaczy, ale jest to autentyczny fakt z dialogu najwyższych czynników sowieckich i polskich. Władze sowieckie nigdy konkretnie nie udzieliły odpowiedzi co do losu polskich oficerów. Rzucały niekiedy bardzo nieprecyzyjne informacje, podając, że gdzieś są, na pewno się odnajdą, albo wręcz wprowadzając Polaków w błąd, że już się odnaleźli i wszystko zostało wyjaśnione. Dodatkowo Sowieci w pewnym momencie zaczęli wykorzystywać do dezinformacji polskich oficerów, którzy w 1940 roku przeszli na stronę sowiecką. Było kilkudziesięciu polskich oficerów, którzy Sowieci jakoś przekonali do współpracy, przede wszystkim darując im życie. I ludzie ci później uczestniczyli w całym procesie zakłamania prawdy o zbrodni katyńskiej. Takim najbardziej charakterystycznym przykładem był jakby podpułkownik Bukojemski, który bardzo aktywnie włączył się od 1941 roku do takiej bardzo mocnej współpracy z Sowietami i do działalności dezinformacyjnej w sprawie zbrodni katyńskiej. Informacje dopływały do polskiego Londynu w tej konkretnej sprawie, ale w związku z tym, że były to informacje nieprecyzyjne, polskie władze w zasadzie
cały czas monitorowały rząd sowiecki w sprawie wyjaśnienia tego problemu, ale Rosjanie nie przejawiali jakiejś większej ochoty i te informacje były bardzo szczątkowe, nieprecyzyjne i praktycznie rzecz biorąc sprawa od 1941 roku, gdzieś tak od jesieni, przygasła. Można mówić tu o takich falach, jeśli chodzi o popularność problemu katyńskiego. I problem na dobrą sprawę rozpoczął się na wiosnę 1943 roku i był związany z pewną akcją, którą rozwinęły władze niemieckie. Na wiosnę Niemcy rozpowszechnili w środkach masowego przekazu informację, że w okolicach Smoleńska w Katyniu zostały odnalezione groby polskich oficerów i cała ta sprawa po takich wstępnych badaniach wskazuje, że są to ofiary zbrodni sowieckich. Podano kilka mylnych informacji, bo Niemcy też nie mieli jakby wiedzy na ten temat, nie wiedzieli ile tych ofiar tam spoczywa. Sądzili, że to jest komplet zamordowanych Polaków, więc operowano liczbami 10-11 tysięcy. Przywoływano termin egzekucji, który był terminem prawidłowo ustalonym i nadano rozgłos tej sprawie niemalże w całej okupowanej Europie. Zaskoczenie było ogromne, dlatego że informacja wydawała się prawdopodobna i wiele faktów wskazywało na to, że rzeczywiście to, co zostało puszczone w obieg przy pomocy Radia Berlińskiego oraz publikacji prasowych, jest informacją prawdziwą, jest informacją autentyczną. Niemcy, żeby uwiarygodnić swoje rewelacje, postanowili zorganizować kilkadziesiąt takich dobrze zorganizowanych wycieczek na miejsce zbrodni. Do tego celu użyli całej możliwej machiny propagandowej, łącznie z radiem, z filmami dokumentalnymi i z prasą. Jak na tamte czasy, to były wszystkie możliwe środki, które można było wykorzystać do tego celu. Oraz postanowili sprowadzić do Katynia przedstawicieli całej okupowanej Europy, czyli tych państw, w których Trzecia Rzesza, nad którymi Trzecia Rzesza miała swoją kontrolę. Dodatkowo sprowadzono dwie komisje lekarskie, jedna komisja niemiecka, czyli ta pierwsza, która ustaliła te wstępne wyniki badań, i drugą, międzynarodową, złożoną z najwybitniejszych lekarzy ówczesnej Europy, która miała potwierdzić niemiecką wersję wydarzeń. W tej komisji znaleźli się rzeczywiście wspaniali naukowcy, praktycy, François Neville ze Szwajcarii, Ferenc Orszos z Węgier, František Hájek z Czech, František Szubik z Bratysławy, Enrico Palmieri z Włoch, Marko Markow z Bułgarii oraz jeszcze kilku innych lekarzy. Warto może wspomnieć Helge Tramsena z Danii. Ci lekarze na miejscu przeprowadzili badania. Te badania potwierdziły te wcześniejsze ustalenia, termin zbrodni wskazujący na kwiecień 1940 roku oraz zebrali wszystkie możliwe dowody, które udało się wykopać na miejscu zbrodni, czyli były to strzępy gazet rosyjskich, fragmenty pamiętników znalezione przy ofiarach, różnego rodzaju pamiątki wydobyte z ubrań ofiar, czyli listy wysyłane do krewnych, listy otrzymywane od krewnych i różne inne pomniejsze dokumenty. One wszystkie wskazywały na
egzekucje wykonane właśnie nie później niż w kwietniu 1940 roku. To była datacja gazet znaleziona przy ofiarach, to były daty na listach, na kartach pocztowych otrzymywanych i wysyłanych z miejsca zbrodni oraz takie badania już typowo medyczne, rozkład zwłok, zachowanie materiału na mundurach i tak dalej, i tak dalej. To specjaliści z medycyny sądowej potwierdzili ponad wszelką wątpliwość, że termin to termin wiosny 1940 roku. Niemcy, mając pewność, że zbrodni dokonali Sowieci, zwozili na miejsce zbrodni coraz to nowe delegacje z okupowanej Europy, przy czym najważniejsze dla nich były nie delegacje francuskie, nie delegacje z krajów Beneluxu, ze Skandynawii, powiedzmy sobie z Czech, z protektoratu Czech i Moraw, ze Słowacji, z Węgier, bo takie też docierały, ale najważniejsze dla nich były delegacje oczywiście złożone z przedstawicieli społeczeństwa polskiego. Badałem ten problem, na ile było to możliwe, na podstawie niemieckiej prasy gadzinowej, czyli tej prasy wydawanej w języku polskim przez władze niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie. Próbowałem na to spojrzeć przez dokumentację Polskiego Państwa Podziemnego, czy też przez pryzmat raportów wysyłanych do polskiego Londynu. Wyszło mi na to, że mniej więcej od kwietnia do czerwca, kiedy te badania na miejscu zbrodni zostały zakończone, Niemcy przywieźli do Katynia około 60 kilku Polaków, reprezentujących różne zawody, różne miasta, różne środowiska i osoby najczęściej cieszące się zaufaniem w społeczeństwie polskim. Przynajmniej Niemcy dążyli do tego, żeby to były osoby, do których społeczeństwo mogłoby mieć zaufanie. Oczywiście wszystko było związane z tym, żeby wykorzystać później w działalności propagandowej właśnie ten aspekt zagadnienia wiarygodności świadków, którzy będą świadczyli publicznie na korzyść wersji niemieckiej. Te delegacje były złożone z przedstawicieli elit intelektualnych, byli tam właśnie lekarze medycyny sądowej, jak chociażby dr Marian Wodziński, delegacja techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża, która na miejscu zbierała dokumentację i sporządziła pierwszą listę ofiar, przedstawiciele Rady Głównej Opiekuńczej, reprezentant kardynała Sapiechy z Krakowa, ksiądz kanonik Jasiński, pisarze Ferdynand Getel, Jan Emil Skiwski, dwie delegacje robotników z zakładów pracy, czyli ludzi, którzy byli no, najlepszym materiałem do późniejszego wykorzystania. Byli to robotnicy z zakładów Zieleniewskiego z Krakowa, Awi z Radomia i z Warszawy, z Huty ze Stalowej Woli, kolejarze z Łodzi, z Sieradza, przedstawiciele fabryki Cegielskiego w Poznaniu, zakładów tramwajowych z Poznania. Także w sumie można mówić, że to była taka sprytnie przygotowana akcja przez propagandę niemiecką, która już niebawem zaowocowała właśnie taką masową propagandą w Generalnym Gubernatorstwie z wykorzystaniem filmu dokumentalnego, z wykorzystaniem pewnych rzeczy znalezionych na miejscu w Katyniu, które później ci, którzy byli w ramach tych delegacji, zabrali z sobą do swojego miejsca zamieszkania i z inspiracji Niemców przygotowywali specjalne wystawy i gabloty. Była akcja oczywiście przygotowana, zaplanowana i później bardzo skrupulatnie
realizowana. Władze niemieckie zwróciły się z propozycją do rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, że chętnie przyjmą delegację rządową na miejscu w Katyniu, gwarantując polskim ministrom nietykalność oraz transport w obie strony, albo ewentualnie ochronę tego transportu lotniczego przed jakimś niebezpieczeństwem katastrofy, czy też jakiegoś innego niebezpieczeństwa. I rzeczywiście przez jakiś czas minister Kukiel zastanawiał się, czy nie zdecydować się na wyjazd do Katynia i na miejscu sprawdzić, przekonać się na własne oczy, jak ta sprawa rzeczywiście wygląda. Po jakimś czasie ministrowie i premier doszli do wniosku, że jednak nie warto podejmować tutaj współpracy z Niemcami, by nie doprowadzić do jeszcze większego konfliktu z Anglosasami i z Sowietami, bo to mogłoby doprowadzić do bardzo poważnych problemów politycznych pomiędzy Polakami i ich sojusznikami. W związku z tym sprawa wyjazdu do Katynia generała Kukiela odpadła, ale władze polskie zwróciły się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Z uwagi jednak na protest Związku Sowieckiego, Międzynarodowy Czerwony Krzyż problemu tego nie podniósł i Międzynarodowej Komisji do Katynia w tym okresie, jak też i w późniejszym okresie nie wysłał. Natomiast wyjechały na miejsce zbrodni, wyjechali przedstawiciele Polskiego Państwa Podziemnego. I to byli ludzie, którzy wchodzili w skład tych delegacji zabieranych przez Niemców. Niemcy mieli świadomość, że wyjeżdżają tam nie tylko ci prości robotnicy, ci lekarze z PCK, czy dziennikarze, czy pisarze. Mieli tego świadomość, że wśród tych ludzi są również funkcjonariusze Polskiego Państwa Podziemnego, ale to była działalność na rękę Niemcom. Nawet specjalnie nie protestowali, nie szukali wśród tych delegatów wyjeżdżających do Katynia przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego, bo mieli świadomość, że ci ludzie, jak wrócą z powrotem, przekażą do swoich środowisk te najważniejsze informacje, że zbrodnie popełnili Sowieci, a na tym Niemcom szczególnie zależało, dlatego że była to w pewnym sensie ich jedna z ostatnich szans poróżnienia sojuszników. Słusznie zakładali, że jeżeli Polacy będą mocno podnosili problem zbrodni katyńskiej, to nie jest wykluczony konflikt pomiędzy Anglosasami i Sowietami. A z punktu widzenia sytuacji na froncie wschodnim, taka rzecz dla Niemców była bardzo pożądana. Tyle tylko, że ich pewne prognozy i pewne nadzieje okazały się płonne i ten problem nigdy nie został tak zrealizowany, jak sobie to wyobrażali Niemcy. Anglosasi poświęcili Polskę i nie bacząc na prawdziwe okoliczności zbrodni katyńskiej, praktycznie rzecz biorąc, albo nie dawali wiary ustaleniom niemieckim i informacjom Polaków, albo jeżeli nawet wierzyli w te ustalenia, to publicznie głosili praktycznie rzecz biorąc coś innego. Można tu stwierdzić, że mniej więcej do końca lat 40. Amerykanie twardo stali na stanowisku, że Niemcy dopuścili się fałszerstwa, natomiast Wielka Brytania praktycznie rzecz biorąc nawet dłużej niż Związek Sowiecki uważała, że za zbrodnie odpowiadają Niemcy. Anglicy praktycznie rzecz biorąc do końca istnienia Związku Sowieckiego, czyli do rozpadu Związku Sowieckiego, wiernie wierzyli w ustalenia Komisji Nikołaja Burdenki i nigdy publicznie nie zabierali głosu w tej sprawie, a jeżeli już zabierali, to potwierdzali sowiecką wersję wydarzeń. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale niestety tak ta prawda wygląda.
w rozmowach prywatnych Winston Churchill często mówił, że Polacy mają rację, że tak pewnie było, ale publicznie, kiedy zabierał głos i wypowiadał się na temat roli Związku Sowieckiego, czy też przyjaźni brytyjsko-sowieckiej, to o zbrodni katyńskiej nigdy inaczej nie powiedział, że dokonali jej Niemcy. Także Anglicy konsekwentnie popierali tutaj sowiecką wersję wydarzeń. Zresztą ja już wspomniałem przed chwileczką o działalności Komisji Nikołaja Burdenki, bo to rzeczywiście była druga komisja, która dotarła na miejsce zbrodni katyńskiej. Pod koniec 1943 roku, w zasadzie na jesieni 1943 roku, front za sprawą sukcesów Armii Czerwonej przesuwał się coraz bardziej na zachód i w pewnym momencie oddziały sowieckie wkroczyły właśnie na ziemię smoleńską i zajęły również miejsce zbrodni w Katyniu. Jeszcze przed przybyciem Armii Czerwonej, tych głównych oddziałów, do Katynia dotarła specjalna komisja sowiecka. Na czele tej komisji był Mierkułow, która przygotowywała miejsce zbrodni przed przyjazdem komisji Nikołaja Burdenki. Otóż Rosjanie musieli tak przygotować cały teren, by komisja Nikołaja Burdenki w ciągu 2-3 dni mogła ponad wszelką wątpliwość ustalić okoliczności i termin zbrodni. Ta komisja przywiozła ze sobą różnego rodzaju dokumenty, które były wrzucane do grobów katyńskich, gdzie były różnego rodzaju listy z datami jesieni 1941 roku, czyli krótko mówiąc, próbowała jakby zmienić termin egzekucji. Byli przygotowywani świadkowie na miejscu. Ci, którzy wcześniej zeznawali, że widzieli, czy też słyszeli o egzekucjach w 1940 roku, teraz już mówili, że był to rok 1941, że nie Rosjanie, ale Niemcy. Także komisja pracowała przez kilka dni i później rzeczywiście przyjechała ta specjalna komisja Nikołaja Burdenki, a generał Nikołaj Burdenko był naczelnym chirurgiem Armii Czerwonej. Oni w bardzo szybkim tempie, bo to był styczeń 1944 roku, było zimno, specjalnie nie mieli możliwości rozkopać wszystkich grobów, w związku z tym rozkopali tylko fragment pierwszego grobu, wydobyli kilka ciał. No, to było wcześniej oczywiście wszystko ukartowane, przygotowane, tam były podrzucone dokumenty wcześniej przez tą komisję Mierkułowa. W związku z tym Burdenko bardzo szybko ustalił nowy termin zbrodni, nowych sprawców i wówczas została zaproszona do Katynia delegacja dziennikarzy zachodnioeuropejskich, amerykańskich z Moskwy. Byli to dziennikarze pracujący w Moskwie od wielu lat. Sowieci byli już sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii od czerwca 1941 roku. Przygotowano taki specjalny właśnie pociąg z Moskwy, świetnie wyposażony. Ci dziennikarze byli bardzo gościnnie przyjęci, nie brakowało alkoholu, kawioru. To w zasadzie była piękna wycieczka do Katynia. Byli dosłownie w Katyniu kilka godzin, wysłuchali komunikatu Nikołaja Burdenki, zapoznali się właśnie z tymi fabrykowanymi dokumentami, bo nawet dostali do wglądu różnego rodzaju listy, nie listy, ekspertyzy medyczne. No i z tą wiedzą wrócili do Moskwy i ogłosili w ciągu najbliższych kilku dni całemu światu, że niemiecka fałszywa informacja z 1943 roku została zdemaskowana, że teraz już wszystko wiadomo, że zbrodni dokonali Niemcy we wrześniu 1941 roku i w zasadzie
rząd polski nie miał racji, by domagać się, by sprawę wyjaśniała Komisja Międzynarodowego Czerwonego Krzyżu i w ogóle pretensje Polski wobec Związku Sowieckiego są nieuzasadnione. To postawiło władze polskie w bardzo kłopotliwej sytuacji, dlatego że rząd polski nie zmienił swojego stanowiska w sprawie sprawców zbrodni, aczkolwiek od 1943 roku oficjalnie nie zajmował stanowiska w tej konkretnej sprawie. Natomiast po opublikowaniu dokumentu Nikołaja Burdenki Polacy musieli zająć oficjalne stanowisko. I tutaj rząd Rzeczypospolitej Polskiej był w bardzo kłopotliwej sytuacji. Po pierwsze, nasze władze czy ranga naszego rządu została bardzo mocno zredukowana w polskim Londynie. O ile wcześniej byliśmy tym najważniejszym sojusznikiem, to już od 1941 roku byliśmy tym sojusznikiem drugiej kategorii. Dodatkowo po śmierci generała Sikorskiego i w momencie, kiedy na czele rządu stanął Stanisław Mikołajczyk, ta ranga jeszcze dalej spadała w dół. Kiedy doszedł problem zbrodni katyńskiej i Związek Sowiecki zerwał ze Polską stosunki dyplomatyczne w kwietniu 1943 roku, Polacy byli, już tak można użyć to określenia, intruzami na Wyspach Brytyjskich. Zresztą pani dr Magdalena Hułas, która zajmuje się problematyką rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie i kiedy w swojej książce zadała pytania goście czy intruzi, doszła bardzo szybko do wniosku, że po 1943 roku byliśmy już na pewno intruzami. W związku z tym władze polskie w 1944 roku w styczniu już tak za bardzo nie mogły ryzykować, bo kolejne drążenie sprawy katyńskiej nadwyrężało prestiż i pozycję rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym władze taktycznie nie zajmowały stanowiska. One doskonale znały, premier, ministrowie doskonale znali ustalenia Komisji Nikołaja Burdenki, mieli świadomość, że to jest wszystko sfabrykowane, że to jest nieprawdziwe, ale publicznie żaden z ministrów nie zajmował w tej sprawie żadnego stanowiska, nie kwestionował ustaleń sowieckich, ale też nie potwierdzał, że daje im wiarę. Było to takie neutralne podejście do problemu, by jeszcze bardziej nie pogrążać rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Wyspach Brytyjskich. Natomiast co robiły władze polskie? Władze polskie skrupulatnie gromadziły dokumentację na temat zbrodni katyńskiej. Jakie to były dokumenty? No przede wszystkim były to dokumenty z pierwszej ręki. Od 1941 roku na terytorium Związku Sowieckiego powstawała Armia Polska. Do tej armii trafiali ludzie z łagrów, z zesłania, ale również trafili ludzie z kilku obozów, w których przebywali ci, których później Sowieci rozstrzelali, czyli ze Starobielska, z Ostaszkowa i z Kozielska. Bo musimy tu przypomnieć bardzo ważny fakt. Około 400 więźniów zostało przez Sowietów wyselekcjonowanych i tych więźniów przewieziono później do dwóch obozów w Gwiazowcu i w Pawliszce w Boże. To byli ludzie, którzy zostali z transportów śmierci wyłączeni niekiedy pół godziny przed wykonaniem wyroku. Praktycznie rzecz biorąc, niektórzy już na dworcu w Gwiazowcu, czyli kilkanaście minut przed egzekucją. I ci ludzie przeżyli. I oni później składali relację przed specjalną komisją wojskową, jaka została powołana w drugim korpusie, bo w drugim korpusie funkcjonowały dwa tajne biura i te dwa tajne biura zbierały dokumentację na temat losów Polaków w Związku Sowieckim. I między innymi w ramach tej dokumentacji znalazły się informacje świadczące o okolicznościach zbrodni, terminie zbrodni i dzięki temu pojawiły się informacje o
właśnie terminach egzekucji, o miejscach egzekucji, o liczbie ofiar. To były wiadomości wręcz no, bezcenne i świadczące o tym, że ta niemiecka wersja wydarzeń jest prawdziwa i autentyczna. Tą komisją wojskową w drugim korpusie kierował kapitan Zdzisław Stal. To był oficer, który przed wojną mieszkał we Lwowie. Był jednym z kilku takich właśnie oficerów mocno zaangażowanych w te sprawy. Dalej można wymienić tutaj oczywiście rotmistrza Józefa Czapskiego oraz kapitana Kazimierza Zamorskiego i porucznika Jana Starzewskiego, czyli autorów książki Sprawiedliwość Sowiecka. I dzięki właśnie ich działalności ta dokumentacja powoli docierała na Wyspy Brytyjskie, a władze skrupulatnie zbierały tę dokumentację, wzbogacając ją o inne materiały i dzięki temu już pod koniec wojny była gotowa Biała Księga na temat zbrodni katyńskiej. Ta Biała Księga obejmowała szereg dokumentów, bo były tam dokumenty właśnie związane z działalnością Józefa Czapskiego, kiedy on kursował po Związku Sowieckim i zbierał te materiały od władz sowieckich. Tam były rozmowy Andersa z Mołotowem, ze Stalinem, tam były rozmowy w sprawie oficerów Sikorskiego z najwyższymi władzami sowieckimi. Tam były właśnie te relacje zebrane przez Kazimierza Zamorskiego i Jana Starzewskiego. Tam były również inne fragmenty pamiętników i relacji już publikowanych w polskiej prasie emigracyjnej w polskim Londynie, czyli w Wiadomościach i w Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza. Tych ludzi, którzy po 1941 roku dotarli ze Związku Sowieckiego na Wyspy Brytyjskie, bo i tacy również byli i to były również relacje od ludzi, którzy na przykład siedzieli w Kozielsku. Także to była naprawdę kapitalna dokumentacja z pierwszej ręki, niekiedy wręcz rewelacyjna. Sowieci oczywiście nie byli w stanie tego przyblokować i zahamować. Oni mieli świadomość, że władze polskie dysponują dokumentami, tyle tylko, że nie znali jakby znaczenia i rangi tych dokumentów. O tym, że władze polskie zbierały materiały, władze sowieckie miały świadomość. Tyle tylko, że jeszcze nie zdawali sobie sprawy, jaka ranga była tej dokumentacji i czy Polacy potrafią ją kiedykolwiek wykorzystać. Dlatego, że mieli jakby gwarancję Brytyjczyków i Amerykanów, że problem zbrodni katyńskiej nie będzie przedmiotem publicznej dyskusji, takiej ogólnoświatowej. Stąd na razie nie stanowiło to dla nich większego niebezpieczeństwa. W związku z tym, że chcieli bardzo szybko pozbyć się tego bagażu katyńskiego, władze sowieckie postanowiły w czasie konferencji w Norymberdze, w czasie procesu norymberskiego, dołączyć do zbrodni niemieckich zbrodnię katyńską. Prokuratorzy rosyjscy przygotowali specjalny wniosek, za zgodą Anglików i Amerykanów wprowadzili pod obrady procesu norymberskiego i wówczas rozpoczęła się procedura przygotowywania tej sprawy pod obrady Trybunału. Ustalono, że każda ze stron będzie mogła przedstawić trzech świadków. Stronami byli Niemcy i oskarżający Niemców, prokurator sowiecki, który też miał do dyspozycji trzech świadków. Znaczy, dobór trzech świadków był pewnym kompromisem, dlatego że Anglosasi sugerowali większą liczbę świadków, natomiast Rosjanie stwierdzili, że jeżeli każda ze stron przedstawi po trzech wiarygodnych, no to można już będzie ustalić jakąś wersję wydarzeń. Rosjanie przedstawili jako świadków jednego
jedną z ważnych postaci w Smoleńsku to był Bazylewski, który był takim burmistrzem miasta w okresie, kiedy były te egzekucje katyńskie, oraz dwóch członków komisji lekarskiej, którzy wchodzili w skład tych komisji niemieckich, czyli był to Marko Markow i Franciszek Hajek. Natomiast Niemcy mieli poważny problem ze świadkami, dlatego że nie bardzo chciał ktoś z nimi współpracować. W związku z tym musieli szukać świadków obrony wśród swoich obywateli, ale przeprowadzili bardzo sprytną akcję, mianowicie sprowadzili na salę sądową te osoby, które Rosjanie bezpośrednio oskarżyli o wykonywanie czy udział w akcji likwidowania polskich oficerów. Byli to oficerowie z tego tam oddziału, to był tam jakiś batalion 547, nie pamiętam już czy kapitana, czy majora Arensa, którego Rosjanie wskazywali jako dowódcę oddziału, który rzekomo miał zamordować polskich oficerów. Oprócz tego władze czy prokuratorzy niemieccy, Otto Stachmer, który był takim głównym obrońcą niemieckich zbrodniarzy w czasie procesu norymberskiego, zwrócili się z prośbą do rządu Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji o użyczenie kilku świadków. Delegat czy przedstawiciel niemieckiego adwokata wybrał się do Londynu, spotkał się z generałem Władysławem Andersem i zwrócił się z oficjalną prośbą o, ja bym to teraz określił, pomoc prawną, nie? Bo tak to mniej więcej wyglądało. Rzecz dotyczyła kilku świadków polskich, którzy by, no właśnie, przed Trybunałem zeznali, kiedy była zbrodnia, kto jej dokonał i na jakiej podstawie oni mogą to udowodnić. Anders przez długi czas zastanawiał się, jak wybrnąć tej sytuacji, bo problem był bardzo poważny. Miał świadomość, że zbrodni dokonali Sowieci, ale oficjalnie nie potrafił zdobyć się na taką decyzję, by podjąć współpracę z Niemcami. Niemniej jednak tej pomocy udzielił, ale była to pomoc nieoficjalna, mianowicie przy pomocy amerykańskiego oficera łącznikowego Henry Szymańskiego, to był pułkownik armii amerykańskiej polskiego pochodzenia, który od 1941 roku siedział w Moskwie, był takim oficerem łącznikowym pomiędzy Anglosasami i Sowietami, przy pomocy tego właśnie pana Henryka Szymańskiego przekazał niemieckim obrońcom polską białą księgę na temat Katynia. Czyli te dokumenty, które Polacy zbierali od 1941 roku i one były już przygotowane w wersji polskiej i angielskiej, to była ta biała księga, te dokumenty trafiły do obrońców niemieckich zbrodniarzy wojennych, oskarżanych za Oświęcim, za Majdanek, za inne zbrodnie i przy okazji oczywiście oskarżanych również za Katyń. No i doszło do konfrontacji podczas procesu norymberskiego. Z jednej strony oczywiście był Bazylewski, Hajek i Markow, którzy opowiadali, że to wszystko było. Przede wszystkim Bazylewski mówił, że to nie 40, tylko 41 rok. No bo gdyby inaczej powiedział, to już dawno by, czyli jego los już byłby przesądzony. Natomiast Hajek i Markow powiedzieli, że zostali zmuszeni przez Niemców do podpisania w kwietniu 1940 roku tego końcowego protokołu komisji Gerarda Butta, że zbrodni dokonali Sowieci, a oni przecież inaczej myśleli. No ale tu była sytuacja nadzwyczajna, w związku z tym przymuszeni podpisali dokument nieprawdziwy, a później twierdzili, że próbowali się z tego wycofać, ale przyszedł koniec wojny i nie zdążyli tego zrobić. Natomiast z drugiej strony niemieccy obrońcy wykorzystali obecność właśnie owego pułkownika, czy majora Arensa,
który ponad wszelką wątpliwość udowodnił, że w tym terminie, kiedy były wykonywane te rzekomo egzekucje, na, jak to Rosjanie twierdzili, we wrześniu 1941 roku, to jego oddział był w zupełnie w innym miejscu i na to Amerykanie mieli, wywiad amerykański miał potwierdzające dokumenty. W związku z tym oskarżenie sam raz tego oficera i jego oddział w ogóle było kompletnym posunięciem chybionym. Doszła do tego również polska dokumentacja. W związku z tym ta sprawa po jednym dniu obrad została całkowicie zaniechana. Praktycznie rzecz biorąc, Rosjanie nie dążyli już problemu, natomiast Amerykanie i Anglicy odetchnęli z ulgą, bo to jakby zakończyło cały problem. Zbrodnia katyńska nie została zapisana w dokumentacji procesu norymberskiego. Co z tego wynikało? Z tego wynikało, że nie dokonali jej Niemcy. A jeżeli nie dokonali jej Niemcy, no ale tego już w dokumencie norymberskim nie znajdziemy. Był to pierwszy duży sukces polskiej emigracji politycznej, jeśli chodzi o walkę w sprawie prawdy katyńskiej. Pierwszy i nie jedyny, ale od tego mniej więcej się zaczęło. Zresztą po procesie norymberskim w czasopismach emigracyjnych, w Dzienniku Polskim, w Orle Białym, w Wiadomościach były drukowane codzienne sprawozdania. Nadano tej sprawie ogromny rozgłos. Znaczy, te informacje wśród polskiej społeczności na emigracji rozeszły się w błyskawicznym tempie. To był początek. Kolejne osiągnięcia polskiej emigracji to organizowane co roku w kwietniu dni związane ze zbrodnią katyńską. Przy czym polskie władze podjęły kilka inicjatyw. Sprawa pierwsza to nagłośnienie zbrodni wśród polskiej emigracji politycznej przy pomocy publikacji książkowych. I tu w tym wypadku cała inicjatywa poszła w kierunku wydania książki, która będzie próbą zebrania całej dokumentacji na ten temat. Czyli nie tylko tej dokumentacji, którą wcześniej zebrano w tej Białej Księdze, ale również dokumentacji, która będzie zawierała raport Komisji Gerarda Buca, raport Komisji Nikołaja Burdenki, wszystkie raporty, które były dostępne w Londynie, wysłane od osób, które Niemcy w 1943 roku przywieźli do Katynia. Przede wszystkim był tam raport Ferdynanda Goethela, raport przedstawiciela Rady Głównej Opiekuńczej Seyfrieda, no i raport Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli ogromny dokument Mariana Wodzińskiego. Dalej było sprawozdanie generała Stefana Mossora. Nie wspomniałem o tym, ale generał Stefan Mossor był przywieziony również w 1943 roku przez Niemców w ramach delegacji wojskowej. Zresztą nie tylko generał Stefan Mossor, ale również Niemcy przywieźli kilku jeńców anglosaskich, w tym no, przede wszystkim pułkownika Johna Van Vlita, który przygotował bardzo obszerny raport jeszcze w 1945 roku dla Białego Domu, dla najważniejszych polityków w Stanach Zjednoczonych, i ten raport został przez prezydenta Stanów Zjednoczonych utajniony. Nie nadano mu rozgłosu, rzekomo zaginął. Cudownie odnalazł się w 1950 roku w czasie wojny koreańskiej, kiedy Amerykanom byli już potrzebni Polacy, właśnie Polacy ze sprawą katyńską, ale zupełnie do innych celów, i wtedy ten raport nagle się odnalazł. Ale w 1945 roku został utajniony i gdzieś tam zaginął. Do tej książki doszły jeszcze różnego rodzaju wypowiedzi polityków, relacje
osób, które miały coś na ten temat do powiedzenia. I w takich okolicznościach w 1948 roku powstała książka pod tytułem Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów z przedmową generała Władysława Andersa. To było jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z problemem nagłośnienia zbrodni katyńskiej, jej okoliczności i terminu. Ta książka początkowo ukazała się w języku polskim, ale bardzo szybko Polacy zdołali zachęcić obcokrajowców do zainteresowania się sprawą katyńską. Powstały wersje hiszpańska, angielska, francuska. Książkę wysyłano do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Południowej, do Francji. Bardzo dużą popularnością cieszyła się również w Japonii, w wersji anglojęzycznej. Zresztą a Japończycy od Polaków z emigracji zabierali całą dokumentację, która dotyczyła Związku Sowieckiego, bo Japonia była cały czas w stanie wojny z Rosją. Zresztą do dzisiejszego dnia nie podpisała układu pokojowego, który by zakończył konflikt rosyjsko-japoński. Dla nich cała wiedza o Sowietach była bezcenna, stąd tak duże zainteresowanie problemem zbrodni katyńskiej. Zresztą nie tylko książką, ale później również filmem dokumentalnym, który to film został przez Polaków przygotowany w 1952 roku. Także władze polskie, tak jak mówię, zabiegały o gromadzenie tej dokumentacji, o jej nagłośnienie oraz próbowały zainteresować problemem międzynarodową opinię publiczną. Do 50 roku Anglosasi niekonsekwentnie stali na stanowisku, że problemem katyńskim nie będą się zajmowali. Nie interesował ich ten problem zupełnie. Dopiero wybuch wojny koreańskiej zmienił jakby podejście do sprawy Amerykanów. Powstała komisja Raya Madena, która zaczęła badać problem zbrodni katyńskiej. W skład tej komisji weszło kilku polonusów, członków kongresu w Stanach Zjednoczonych, między innymi Tadeusz Machrowicz, Alvin Okoński. To byli tacy dwaj najbardziej zaangażowani kongresmeni polskiego pochodzenia, którzy pracowali w ramach tej komisji. Komisja prowadziła swoje badania w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, zresztą celowo w Chicago, bo to było skupisko największej liczby Polaków w Stanach Zjednoczonych. Następnie wyjechała do Europy, do Londynu, Paryża i do Frankfurtu nad Menem, ale co ciekawe, Anglicy nie zezwolili na oficjalną pracę komisji. Nie zabronili pracy nieoficjalnej, natomiast oficjalnie nie podejmowali współpracy z komisją Raya Madena. Natomiast bardzo mocno włączyli się do tej pracy, do współpracy z Amerykanami, oczywiście przedstawiciele polskiej emigracji, czyli tutaj przede wszystkim Władysław Anders, Józef Czapski, żołnierze, którzy już wrócili z Bliskiego Wschodu do Europy, z drugiego korpusu, którzy mieli coś do powiedzenia na temat zbrodni katyńskiej, oraz w Frankfurcie nad Menem Polakom i Amerykanom udało się zebrać dziesiątki ważnych informacji i relacji od niemieckich świadków wydarzeń, czyli tych, którzy byli w 1943 roku w Katyniu oraz tych, których Sowieci oskarżyli o zbrodnie, czyli o tych żołnierzy czy też oficerów tego oddziału o numerze 543. I dzięki temu powstał dokument liczący około 2000 stron najróżniejszego rodzaju dokumentów, czyli wspomnienia, relacje, materiały lekarskie, raporty, wszystko, co było możliwe na temat Katynia, i na bazie tej dokumentacji Amerykanie stwierdzili, że ponad wszelką wątpliwość zbrodni dokonali
Sowieci w 1940 roku i wówczas postanowiono po raz pierwszy sprawę wprowadzić pod obrady Organizacji Narodów Zjednoczonych. To była jedyna próba, nieudana, ale niestety nieudana próba zainteresowania ONZ-u problemem zbrodni katyńskiej. Została przeblokowana przez Związek Sowiecki, Ukrainę, Białoruś i Polskę, bo Białoruś i Ukraina wchodziły w skład Organizacji Narodów Zjednoczonych jako państw, jako republiki szczególnie doświadczone w czasie działań wojennych III Rzeszy i wówczas sprawa upadła, ale to z punktu widzenia problemu katyńskiego było to bardzo ważne wydarzenie, bo mimo wszystko jakieś tam informacje docierały do ludzi obecnych w Organizacji Narodów Zjednoczonych, że taki problem w ogóle istnieje, że coś takiego miało miejsce, że są pewne podejrzenia, jakieś ustalenia, które wskazują na ludzi, którzy za to odpowiadają. Z punktu widzenia nagłośnienia zbrodni, praca Komisji Raya Madena miała jeszcze jeden ważny aspekt, mianowicie z inicjatywy, właśnie, czy też poprzez zaangażowanie Polaków o zbrodni katyńskiej napisała taka bardzo popularna gazeta amerykańska. To jest taki, to był taki tygodnik, który był czytany przez wszystkich Amerykanów. Polacy o publikację w tymże tygodniku zabiegali już od 1945 roku. Prawie przez 5 lat monitorowali redakcję Reader's Digest, monitorowali różnymi i listami, i propozycjami, i chęcią współpracy, i poprzez wysyłanie zdjęć, poprzez sygnalizowanie potencjalnych autorów. I dopiero właśnie w 1952 roku, już kiedy Komisja Raya Madena skończyła pracę, Reader's Digest opublikował 4-stronicowy artykuł o zbrodni katyńskiej. Jest to czasopismo, które ma nakład kilkunastu milionów egzemplarzy. Czytają tę gazetę do dnia dzisiejszego, bo to się ukazuje do dnia dzisiejszego. W Stanach Zjednoczonych wszyscy, począwszy od prezydenta, a skończywszy na gospodyni domowej. I oddziaływanie tej gazety jest nieprawdopodobne i opublikowanie na łamach Reader's Digest 4-stronicowego artykułu o zbrodni katyńskiej z informacją, że dokonali tej zbrodni Sowieci, to w moim przekonaniu było największym osiągnięciem polskiej emigracji, jeśli chodzi o problem nagłośnienia zbrodni katyńskiej. To było rzeczywiście bardzo duże osiągnięcie, które no myślę, że przekonało amerykańską opinię publiczną, jeśli chodzi o to, o ten problem, czyli prawdę katyńską. Natomiast co dzieje się, może jeszcze już, żeby kończyć ten wątek emigracyjny, to powiem jeszcze o jednej sprawie, mianowicie, że w 1952 roku został przygotowany na emigracji w Londynie film. Film dokumentalny, który był taką próbą odpowiedzi na dwa wcześniej przygotowane filmy przez Niemców i przez Sowietów. W 1943 roku władze niemieckie w czasie prac wykopaliskowych w Katyniu przygotowały film dokumentalny, około 20-kilkominutowy, z udziałem dwóch polskich świadków wydarzeń, czyli tam głos w tym filmie zabrał Ferdynand Getel i Władysław Kawecki. Ferdynand Getel był pisarzem, wchodził w skład pierwszej delegacji. Władysław Kawecki był dziennikarzem Telpresu i takim, no nie można tutaj tego ukrywać, był kolaborantem. Na usługach niemieckich jeździł,
do Katynia wielokrotnie, ale jeśli chodzi o zbrodnię katyńską, no to sam raz miał duże zasługi. On był tym osobą, która przygotowała pierwszą listę osób, które zostały zidentyfikowane w grobach katyńskich i ta lista później została przez władze polskie wykorzystane w tych wszystkich późniejszych publikacjach Adama Moszyńskiego i w innych też tych pracach, gdzie były te prezentowane osoby zidentyfikowane. Później Władysław Kawecki uciekł na zachód, obawiając się i słusznie o swoje życie, prawdopodobnie byłby skazany w Polsce na karę śmierci za kolaborację. Uciekł do Włoch, tam próbował się zweryfikować przed drugim korpusem, ale wymiar sprawiedliwości drugiego korpusu zaaresztował Władysława Kaweckiego, przekazał Amerykanom. Amerykanie skazali go chyba na rok więzienia, po roku wyszedł z więzienia i pozostał na emigracji. No i Władysław, właśnie ten Władysław Kawecki występował w tym filmie niemieckim, w filmie dokumentalnym pokazywanym w Generalnym Gubernatorstwie oraz w ziemiach włączonych do III Rzeszy w 1943 i 1944 roku. Drugim filmem był film sowiecki, przygotowany przez Nikołaja, przez komisję, to był film, który obrazował pracę komisji Nikołaja Burdenki. W tym filmie była oczywiście inna wersja wydarzeń. Rosjanie pokazywali miejsce zbrodni, ale też w komentarzu wskazywali na niemiecką odpowiedzialność za zbrodnie. Filmowi sowieckiemu towarzyszyła broszura przygotowana przez Związek Patriotów Polskich, Wandę Wasilewską i Jerzego Borejsze, gdzie ci ludzie napisali, co myślą o niemieckich rewelacjach, o zbrodni katyńskiej, usprawiedliwiali jakby Związek Sowiecki, wskazywali na niemiecką odpowiedzialność za mord katyński. I trzecim filmem był film polski, emigracyjny, Stanisława Lisieckiego, przygotowany w 1952 roku. Polacy otrzymali od Amerykanów obie kopie tych filmów dokumentalnych, czyli dostali tą kopię niemiecką, dostali kopię rosyjską, złączyli obraz, bo obraz był z miejsca zbrodni. To były zdjęcia rozkopanych mogił, tysiące ofiar, las, tam były postaci tej Międzynarodowej Komisji Lekarskiej i do tego obrazu Polacy przygotowali komentarz. Komentarz oczywiście wskazywał na sowiecką odpowiedzialność. Tam były również jeszcze podane podstawowe informacje dotyczące liczby ofiar, terminu zbrodni i szereg takich różnych informacji szczegółowych. I ten film powstał w 7 kopiach, przy czym były kopie polskojęzyczne, były 2 kopie angielskojęzyczne, była kopia hiszpańska i była kopia francuska. Kopie były wysłane do Ameryki Południowej, do Stanów Zjednoczonych, Japonii, do Francji i do Niemiec. Ten film był pokazywany, można powiedzieć, tutaj w zasadzie na całym świecie, natomiast były ogromne problemy z pokazaniem tego filmu na Wyspach Brytyjskich. Kiedy została ogłoszony, kiedy został ogłoszony termin premiery filmu w Londynie, na wniosek ambasady sowieckiej władze brytyjskie zamknęły salę kinową, gdzie ten film miał być pokazany. W związku z tym, że utrudniono Polakom premierę filmu, organizatorzy tego przedsięwzięcia w ciągu kilkunastu minut zdołali załatwić kilka autobusów. Wszystkich zaproszonych gości przewieziono do siedziby Instytutu Polskiego Muzeum Sikorskiego. Tam na prędce przygotowano salę kinową i tych zaproszonych dziennikarzy oraz oficjeli no, ugoszczono w polskim instytucie i tam odbyła się nielegalna premiera tego filmu. Także pomimo starań sowieckich film był
pokazywany, aczkolwiek był pokazywany sporadycznie i nigdy oficjalnie władze brytyjskie nie zezwoliły na pokazanie tego filmu w kinach dla widzów brytyjskich w formie takiej oficjalnej. Natomiast nieoficjalnie projekcje się odbyły, nawet były później artykuły prasowe dobrze oceniające polską produkcję. Mówiłem, proszę Państwa, o emigracji. Emigracja rzeczywiście poświęciła ogromne siły i środki na temat zbrodni katyńskiej, na temat nagłośnienia zbrodni katyńskiej, umiędzynarodowienia tego problemu, czy też wskazania, kto odpowiada i dlaczego. W kraju sytuacja była dużo trudniejsza, dlatego że tu, na ziemiach polskich, od razu problem zbrodni katyńskiej był obłożony cenzurą. Nie można było publicznie mówić o terminie, o zbrodniarzach, o okolicznościach, o skali zjawiska. Już od 1945 roku funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego poszukiwali świadków wydarzeń. Oni nie poszukiwali tych, co przeżyli w Katyniu w 1943 roku, bo ci najczęściej wszyscy przebywali, tych, co przeżyli Koziec. Oni już przebywali na emigracji, natomiast poszukiwali tych wszystkich, którzy w 1943 roku odbyli wycieczki z Niemcami do Smoleńska i do Katynia. Władze resortu bezpieczeństwa próbowały ustalić dokładną listę osób. Ja oglądałem dokumentację, jak próbowano wyszukiwać nazwiska tych osób. W związku z tym, że nie dysponowali całą dokumentacją w sprawie, brakowało im przede wszystkim kompletu czasopism gadzinowych, czyli Nowego Kuriera Warszawskiego, Gońca Krakowskiego, Nowego Głosu Lubelskiego, Dziennika Radomskiego, Dziennika Kuriera Częstochowskiego i jeszcze tam kilku innych czasopism. One były mocno rozproszone i nieosiągalne. W związku z tym ta lista resortu bezpieczeństwa była bardzo niekompletna. Tam dosłownie kilka nazwisk urzędnikom udało się ustalić. Ja znam w tej chwili nazwiska 60 kilku osób. No, MBP wtedy znało nazwiska, powiedzmy sobie, 15 osób. Ale tych 15 szukano. Część z tych osób, tak jak Jan Emil Skiwski, Ferdynand Getel, Marian Wodziński, część z tych osób zdołała uciec na zachód. Była dla nich nieosiągalna. Władysław Kawecki. Część nie przeżyła wojny, bo niektórzy w różnych okolicznościach po 1943 roku albo zginęli z rąk Niemców, albo niektórzy umarli śmiercią naturalną. To też było kilka osób. Ale niektórzy zostali w Polsce. W związku z tym udało się te osoby odszukać. Od 1945 roku, od zakończenia wojny, dwóch prokuratorów wytypowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowywało w Warszawie pokazowy proces katyński. Prokurator Jerzy Sawicki i prokurator Roman Martini dostali polecenie zgromadzenia całej dostępnej dokumentacji na temat zbrodni katyńskiej i później miał odbyć się w Warszawie pokazowy proces, który by udowodnił całemu światu, że zbrodni dokonali Niemcy. Stąd właśnie ci z 1943 roku, ci, których Niemcy zawieźli do Katynia, mieli być świadkami koronnymi. Stąd tak usilne poszukiwanie tych ludzi. Stąd tak usilne poszukiwanie właśnie Mikołaja Marczyka, Hieronima Majewskiego, Franciszka Prochownika, Mariana Wodzińskiego, Ferdynanda Getela, Jana Emila Skiwskiego, Władysława Kaweckiego, Mariana Maka i jeszcze, powiedzmy sobie, tych kilkunastu, których nazwiska oni znali, Hieronima Bartoszewskiego i Edwarda Grodzkiego i, powiedzmy sobie, jeszcze Konrada Orzechowskiego, jeszcze kilku innych lekarzy czy techników medycznych. Kilku udało się złapać.
Prokuratorzy przeprowadzili z nimi szereg rozmów, zebrali bardzo szczegółową dokumentację, no i wszystko zmierzało ku temu, że ten proces rzeczywiście dojdzie niebawem do skutku. I on doszedłby do skutku, gdyby nie Norymberga. Kiedy okazało się w Norymberdze, że tej zbrodni nie da się przypisać Niemcom, powoli problem warszawskiego procesu pokazowego został wygaszony. Dodatkowo tę sprawę przyspieszyła tajemnicza śmierć Romana Martiniego, prokuratora Romana Martiniego, który został zastrzelony w swoim mieszkaniu. Tyle tylko, że to zabójstwo nie miało nic, prawdopodobnie nie miało nic wspólnego ze zbrodnią katyńską. On uwikłany był w Roma z młodą dziewczyną i prawdopodobnie narzeczony tej dziewczyny dopuścił się tej zbrodni z zazdrości. No ale w 1946 roku nikt nie miał wiedzy na ten temat, więc władze podjęły decyzję o zaniechaniu procesu warszawskiego. Natomiast przykładowo postanowiono ukarać tych wszystkich, którzy z Niemcami pojechali do Katynia. Stąd posypały się bardzo surowe wyroki. Mikołaj Marczyk, Hieronim Majewski, Franciszek Prochownik, Marian Mak zostali skazani na karę więzienia. Marian Mak został skazany na 10 lat więzienia. On był dziennikarzem, współpracownikiem Gońca Krakowskiego. Ferdynand Getel, Marian Wodziński, Jan Emil Skiwski byli poszukiwani listami gończymi. Zaocznie Getel i Skiwski zostali skazani na dożywotnie więzienie. Konrad Orzechowski został wywieziony do Związku Sowieckiego, został aresztowany przez NKWD i został wywieziony do Związku Sowieckiego. Marian Wodziński w ostatniej chwili uciekł z Polski. Dotarł do Londynu i w Londynie złożył przed prezydentem Władysławem Raczkiewiczem szczegółową relację ze swojego pobytu na miejscu zbrodni w Katyniu. Kilku lekarzy skapitulowało, tak jak wcześniej Markow i Hajek, odwołało swoje wcześniejsze relacje na ten temat. Hieronim Bartoszewski i Edward Grodzki publicznie w prasie przekazali informację, że zostali zmuszeni przez Niemców do poświadczenia nieprawdy. Ale no to była sytuacja dla nich rzeczywiście skomplikowana, dlatego że już widzieli, co wcześniej stało się z innymi członkami delegacji. W związku z tym najprawdopodobniej doszli do wniosku, że dzięki temu uratują życie, czy też nie zostaną skazani na kary więzienne. To są losy jakby tych ludzi, którzy byli no, uwikłani poprzez swoje wydarzenia wojenne w problem zbrodni katyńskiej, ale również w powojennej Polsce było kilkaset osób, które no, miały styczność z problemem katyńskim z innego powodu. Szacuje się, że za głoszenie prawdy o zbrodni katyńskiej, czyli za publiczne wypowiedzi wskazujące na sowiecką odpowiedzialność za Katyń, zostało skazanych 324 osoby. Mam tu na myśli lata 1945-1989. Z tego 105 osób zostało ukaranych w 40. rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli w 1980 roku. Jedna osoba, Władysław Badylak, dokonał aktu samospalenia na Rynku Krakowskim z tego właśnie powodu. To był chyba taki najbardziej ekstremalny przykład takiego zachowania, jeśli chodzi o zbrodnię
katyńską. Były również inne przykłady podejmowania walki o prawdę. Mamy dziesiątki przykładów takiej pięknej postawy, zwłaszcza ze środowisk młodzieżowych. Organizacje młodzieżowe przyjmowały nazwę Katyń, czy Pomścimy Katyń. W Jarocinie szef takiej organizacji młodzieżowej zdekonspirowanej został skazany na 9 lat więzienia za głoszenie prawdy o zbrodni katyńskiej w 1948 roku. Były wypadki skazywania ludzi za to, że publicznie wypowiadali się na temat zbrodni katyńskiej. Za to karała Komisja Specjalna do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. Mamy dziesiątki tego rodzaju przykładów, kiedy ludzie gdzieś w jakimś środowisku powiedzieli za dużo o jedno, dwa słowa, ktoś doniósł na nich i później ponosili z tego powodu konsekwencje. A Komisja Specjalna do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym mogła ukarać nawet na 2 lata obozu pracy za głoszenie zbrodni katyńskiej. Był taki pan, który się nazywał Stanisław Weiss. On chodził po bibliotekach, wypożyczał książki, gdzie wiedział, że jest jakieś krótkie zdanie na temat zbrodni katyńskiej i wiedział, że jest tam nieprawda o tym. W związku z tym trudnił się dopisywaniem długopisem albo piórem informacji, jak naprawdę wyglądały okoliczności zbrodni. I w końcu został wytropiony, dlatego że na podstawie kart bibliotecznych ustalono, kto to dopisuje. Niestety też trafił do zakładu karnego. Został skazany za kłamstwo. Jemu zarzucano właśnie kłamstwo katyńskie, za fałszowanie prawdy o zbrodni katyńskiej. Proszę? W latach 60. Skazana została za również kłamstwo katyńskie studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Zofia Dwornik, która straciła w Katyniu ojca i wuja. W związku z tym publicznie głosiła prawdę. Koledzy studenci złożyli odpowiedni meldunek na jej temat. Przypłaciła tę wiedzę pobytem w więzieniu. Karano za tablice na cmentarzach, jeżeli ktoś odważył się napisać, zginął w Katyniu już w 1940 roku. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie film Andrzeja Wajdy. Tam jest taka scena, kiedy wiezie ta dziewczyna tablicę, nie? I to jest fakt autentyczny, bo to jest fakt opisany właśnie z Krakowa. Aczkolwiek tam jest inne nazwisko, bo za tą tablicę został skazany Józef Herzog, ale coś takiego miało miejsce. Takie wydarzenia są potwierdzone w dokumentach, że za takie wydarzenia ludzie byli karani karą więzienia. No i na końcu oczywiście warto tutaj przywołać jeszcze jedną sprawę. Mam tu na myśli rodzinę Melaków, Andrzeja, Stefana i Sylwestra, którzy całe swoje życie poświęcili walce o prawdę katyńską. To z ich inicjatywy ten pierwszy krzyż katyński, to ta dolinka katyńska, to próby upublicznienia tego problemu, to ciągłe wystawianie krzyża, który stawał, czy bracia stawiali w nocy, w dzień on był likwidowany, oni w kolejnym dniu znowuż ten krzyż próbowali postawić i to takie ciągła rywalizacja ze służbą bezpieczeństwa. Zresztą trzeba przyznać,
przyznać, że KPN, bo to w zasadzie Stefan był, Melak był działaczem KPN-u, no, od 1978 roku KPN naprawdę przykładał dużą wagę do problemu katyńskiego, zresztą nie tylko Stefan Melak, ale Adam Macedoński, który również był bardzo mocno zaangażowany w nagłośnienie zbrodni katyńskiej i oni no, zrobili ogromną pracę na rzecz nagłośnienia tego problemu. Później działalność pana profesora Jerzego Łojka, który no, nie tylko przygotował pod pseudonimem książkę wydaną poza zasięgiem cenzury w Polsce, ale później właśnie za sprawą jego żony uruchomiono zeszyty katyńskie, powstała Federacja Rodzin Katyńskich, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego, wydaje kolejne tomy zeszytów katyńskich. Zresztą te pierwsze tomy zeszytów katyńskich, one wyglądały, no tak powiedzmy sobie, to były na powielaczu, tam nic nie było ciekawego, tam były nazwiska przedrukowane właśnie z książki Adama Moszyńskiego, czy też jakieś fragmenty z książki Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, ale to były początki. To była ta pierwsza wiedza o zbrodni katyńskiej. Dopiero te kolejne tomy, no w jednym z tomów był piękny artykuł o węgierskim lekarzu Orsosie, który był w tej komisji Gerarda Buca, która pracowała w 1943 roku. Później był też piękny artykuł o słowackim lekarzu Franciszku Szubiku, który pomimo zagrożenia życia nigdy nie odwołał swoich informacji na temat zbrodni katyńskiej. Dwa razy uciekał ze Słowacji i co ciekawe, pierwsza ucieczka udała mu się. Dotarł do amerykańskiej strefy okupacyjnej i Amerykanie wydali go Sowietom z powrotem. Dopiero drugi raz w 50., nie pamiętam w tej chwili, drugim czy trzecim roku ta druga ucieczka powiodła się. Także to były te pierwsze numery, a na te ostatnie, teraz tych kilka ostatnich zeszytów, to już są takie analizy naukowe, piękne artykuły oparte o szeroką bazę źródłową, ale początki były właśnie takie powiedzmy sobie prymitywne, no tam, no ta wiedza podstawowa, kilka dokumentów z proweniencji polskiej emigracji, lista ofiar i to powoli się rozwijało, ale to były początki. W tej chwili rzeczywiście już to wszystko zupełnie inaczej wygląda. Ja, proszę Państwa, bym na tym zakończył swoją wypowiedź. Jestem do Państwa dyspozycji. Jeżeli chcielibyście jeszcze porozmawiać o różnych sprawach, to proszę bardzo. Dziękuję.